Na miejsce Milmana Frank zatrudnił w 1940 roku architekta Wilhelma Ernsta von Palesie, który przybył do Krakowa z Neuhausen z posiadłości Franka. Miał sprowadzić z Rzeszy wywiezione przez Milmana najcenniejsze dzieła: Damę z gronostajem Leonarda da Vinci, pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta i portret młodzieńca Rafaela, mimo że były to dzieła pierwszej kategorii, tego właśnie pierwszego wyboru. Pierwszy i najistotniejszy dla poszukiwania i odzyskiwania dzieł utraconych jest egzemplarz z wpisanym w roku 1943 przez jednego z członków naukowego zespołu autorskiego Meyera Heisiga oraz z notatkami Palesie. Egzemplarz ów został znaleziony przez Adolfa Szyszko-Bohusza 18 stycznia 1945 roku w schronie przed zamkiem. Na czterech pakach fotografii leżała otwarta na pierwszej stronie księga drukowana Sichergestellte Kunstwerk z notatkami ręcznymi przy każdym numerze oraz własnoręcznym podpisanym przez Palesie oświadczeniem. Na kolejnej stronie przedstawieni są twórcy katalogu: generalny gubernator, pełnomocnik specjalny do spraw zabezpieczenia dzieł sztuki i zabytków kultury oraz owi realizatorzy, naukowi i współpracownicy. We wstępie poinformowano, że na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora z 16 grudnia 1939 roku zaledwie w ciągu 6 miesięcy zabezpieczono cały zasób posiadania kraju w dziedzinie sztuki z jednym wyjątkiem – serii gobelinów flamandzkich Zamku Krakowskiego. Ponadto przeprowadzono konserwację, sfotografowano i opracowano naukowo. Wynikiem tej pracy jest nie tylko ten katalog. Naukowe badania udowodniły, że zbędne wydaje się mówienie o samodzielnym rozwoju polskiej kultury w epokach historycznych. Istnieje twórczość o cechach niemieckich i występują dzieła holenderskie i flamandzkie, które w swym duchu i charakterze nie wyrażają nic innego jak istotę i siłę niemieckiej kultury. Następnie dwa spisy zawartości. W układzie rzeczowym malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne z meblami, rzemiosło artystyczne ze szkłem, porcelaną, majoliką, gobeliny oraz monety, medale i broń. I według miejsca pochodzenia, czyli na przykład z Burgu, z Warszawy, z Muzeum Narodowego. Katalog zawiera 521 numerowanych not odnoszących się z reguły do poszczególnych dzieł. Chociaż noty katalogu nie są podpisane, to umieszczone nazwiska twórców katalogu i współpracowników wskazują na autora hasła. W tym egzemplarzu po lewej części haseł umieszczono notatkę BA, co oznacza Wystawa Berlińska, Berliner Ausstellung, i numer skrzyni, w którą obiekt został zapakowany. Milman chciał urządzić wystawę w Berlinie i pomimo, że prace były bardzo zaawansowane, do wystawy nigdy nie doszło. Po prawej przy każdym haśle podana strona wykazu dzieł sztuki zabezpieczonych przez niemiecką administrację, łamany przez pozycję na spisie. Obiekty pochodzące ze zbiorów wawelskich znalazły się na kartach 31 i 32. Egzemplarz z uwagami, znajdujący się w wawelskim archiwum, od lat służy badaczom poszukującym zagrabionych dzieł sztuki. Związane z opisami tablice, pojedyncze zdjęcia obiektów, naklejone na luźne kartony bliskie formatu A3, zamknięto w czterech okazałych pudłach introligatorskich. Pudła te zostały tak opracowane, by tworzyły jedność z katalogiem. Na wierzchu wytłoczony nazistowski orzeł ze swastyką w wieńcu, poniżej skrócony tytuł katalogu gotykiem i numer pudła z ilustracjami rzymską cyfrą. Były wygodne. Po otwarciu tablicę można było łatwo przekładać z jednej strony na drugą. Wilhelm Palesie zostawił Szyszko-Bohuszowi dodatkowe dokumenty. Pierwszy z nich, związany z katalogiem, na swojej liście zawiera 16 pozycji, z czego 7 jest z napisem Aus der Burg Krakau.
zawiera spis 25 pozycji katalogu, dla których miało brakować zdjęć. W egzemplarzu wawelskim wszystkie wymienione pozycje, o ile w opisie podano istnienie zdjęcia z numerem, mają tablicę z kompletem zdjęć. Dla części wymienionych pozycji nie odnotowano ich wykonania w opisie katalogu. Tych nie ma także w wawelskim egzemplarzu. Dokument kończy się datą i nazwiskiem 28 kwietnia 1943 Riker. Zapewne odnosi się do innego egzemplarza tekst fotografiany. Szyszko Bohusz przekazał Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce spisane przez siebie listy zabytków wywiezionych przez Niemców z Wawelu.